W poprzednim odcinku Dobra Buła zdecydowanie zwyciężyła z Bobby Burgerem. I to właśnie ona zameldowała się w kolejnej rundzie, gdzie czeka na nią już zwycięzca dzisiejszego pojedynku. A w nim mamy nie byle kogo, bo legendę warszawskich burgerowni Warburgera oraz bardzo popularnego Pasibusa. Zaczęliśmy od Warburgera na ulicy Dąbrowskiego. Średnia na Google 3,9 nie napawała nas optymizmem. Czyżby dawna świetność tego miejsca już przeminęła? Za cheeseburgera ze 150 gramami wołowiny i serem mimolet zapłaciliśmy 32 zł, a do tego frytki kosztowały nas 4 zł. Mamy nasz secik z Warburgera. Tak oto prezentuje się nasz cheeseburger. Spójrzcie, powiem wam, że w środku on przypomina dużo bardziej tego z Dobrej Buły, nie? Jest tutaj cebula, pomidorek, ser, no i właśnie wołowina. I tak jak zwykle zaczynamy od frytek. Takie makowe. Ej, to są właśnie frytki, takie bardzo McDonaldowe. Powiem ci, że wolę chyba takie, znaczy no na pewno wolę takie, niż te z Bobby Burgera. No tak. Środek sam tutaj jest taki strasznie skrobiasty, nie? Czujesz? Tak mega dużo skrobi tutaj jest. Bardzo fajne, chrupiące. Skórka fajna, na złocisty kolor. Jaka cena? Więc 4 zł dopłata za to, ale jest niedużo tych frytek, no nie oszukujmy się, więc dlatego po prostu jest to taniej wychodzi. Do frytek za darmo można sobie dobierać i ketchup, i majonez jest dostępny tu w lokalu, samemu można, więc też kolejny plus moim zdaniem. Frytki już wiemy jak smakują, a teraz przechodzimy do naszego gagatka, jakby to powiedział pewien znany youtuber, czy tam tiktoker. A bułeczka jest mniej napuszona, mniej napompowana, że tak powiem, mniej puszysta niż i w Bobby Burgerze, i w Dobrej Bule. Cięższa taka, nie? Tak, dokładnie tak. Ale kotlet już, on wygląda jak właśnie w Dobrej Bule, nie? Mm-hmm. Nie jest taki, że to on był do połowy, jakbyś mielonego wrzucił. I powiem ci jeszcze jedna fajna rzecz. Ja lubię, jak nie ma pustych przestrzeni w środku. Mm-hmm. I tutaj dokładnie tak jest. Zobaczymy, jak się okaże to w praniu. Powiem ci tak. Kiedyś, wiele lat temu, jadłem Warburgera. No parę razy jadłem, bo ja tutaj całkiem niedaleko mieszkam i dokładnie tak zapamiętałem i to mięso, i generalnie tego burgera. Od paru osób słyszałem, że on się zepsuł. Kompletnie nie. On smakuje tak, jak smakował. Przynajmniej no to, co ja dostałem, jest naprawdę spoko. Pani tutaj ten ogóreczek bardzo dużo dodaje smaku, a też nas nie pytano właśnie o mięso, o poziom wysmażania, ale on, widzę, on jest taki zrobiony na medium, więc no standardowo naprawdę spoko. Jaki sos? Wydaje mi się, że to majoneczup, taki najbardziej bym powiedział. Aha. Chociaż sprawdzę, co to jest. Sos majonezowo-pomidorowy, czyli no majoneczup i musztarda. I ta musztarda bardzo fajnie się z ogórkiem tutaj komponuje. I powiem wam tak, ja generalnie bardzo lubię takie klasyczne które, smaki, w sensie sosy, nie? Czyli ketchup, majonez i właśnie musztarda. I one bardzo tutaj pasują, pasują do tego ogórka, do tych warzyw. Naprawdę spoko. Jeżeli miałbym ocenić teraz już z tych wszystkich, które na razie byliśmy, to na razie bym dał go na drugim miejscu. Dobra Buła jednak była ogólnie smaczniejsza, ale tutaj fajny jest taki maślany posmak jeszcze w tym burgerze. No naprawdę spoko. A bułka? Wiesz co, no bułka nie jest aż tak puszysta jak tam i tutaj może bym szukał tej przewagi Dobrej Buły, ale tam też było lepsze mięso, w sensie samo mięso było bardziej moim zdaniem wyższej jakości. Natomiast tutaj jest doprawione. Tu jest doprawione, więc plusik. Tak. Czekaliśmy się. Dobry burger. Naprawdę. Z frytkami 36 zł to dobra cena też, nie? Wizualnie nie jest źle. Widać wszystkie warstwy. Nie ma, tak jak mówiłeś, pustych miejsc. Tutaj wydaje się to być wszystko zwarte. Zobaczmy, jak smakuje. Mięso bardzo delikatne. Nie jest takie twarde, że trzeba długo przeżuwać. Może nie tyle rozpływa się w ustach, co z łatwością jest do przegryzienia. Rzeczywiście chyba jest doprawione. Przynajmniej pieprzem. Może aż tak bardzo soli nie czuć, ale pieprzem na pewno jest. Wszystko fajnie, ale czegoś mi brakuje. Nie wiem, czy to może kwestia tej bułki, może jakby była bardziej puszysta. Puszysta by była bardziej wyraźna taka. Fajny burgerek na obiad na przykład. No. Ale czy znajdziemy go na pierwszym miejscu? Czas pokaże. Znaczy pokaże, czy wygra tą rywalizację, bo dzisiaj rywalizuje z Pasi Brzuchem, przepraszam, z Pasi Busem. I powiem wam tak, ogólnie na papierze to tu ta lokalizacja na Dąbrowskiego ma 4-0. Ma 4-0, więc to jest nie, czy nie najniżej z naszej listy oceniany burger. Natomiast Pasibus ma 4,8 i ma więcej ocen, nie?
więc no na papierze pasibus tutaj jest faworytem. Ale powiem wam tak, naprawdę, bułeczka jakby była troszeczkę poprawiona i to mięso, bo tam jednak do tego Black Angusa, to właśnie ta różnica w mięsie, nie? Bo tam było ten Angus. A ja się nie zgodzę. Mi chyba mięso najbardziej tutaj smakowało z tych dotychczasowych burgerów. Tylko dobra buła póki co też jest u mnie na pierwszym miejscu ze względu na tą całość, całą kompozycję. Te dodatki ładnie współgrały. Tutaj też jest okej, ale tutaj tak wszystko było jakby trochę zmielone ze sobą. Może nie tyle zmielone, ale takie... No czegoś mi, może tego powietrza w butach mi właśnie brakowało, nie wiem, ale mięso tutaj mi naprawdę bardzo smakuje, chyba na równi, albo może na troszeczkę powyżej dobrej buły bym dał. Smacznie podjedliśmy, także fryteczka na drogę i co? Zobaczymy jak jest w pasibusie. Pojechaliśmy do najwyżej ocenianego pasibusa w Warszawie, na ulicę Chorzą. Średnia na Google Maps to 4,8, tak więc zapowiadało się obiecująco. Ładny, nowoczesny lokal, menu na elektronicznych banerach nad kasą, a do tego można złożyć zamówienie przez kiosk. Troszkę poczuliśmy taki vibe McDonald's. Nasz burger z mięsem o gramaturze 120 gramów kosztował 26,90, natomiast kosz frytek to 11 zł. No, to spójrzcie, jak prezentuje się burgerek z pasibusa. I powiem wam tak. Tutaj nie ma czegoś takiego jak cheeseburger, tylko po prostu to jest standard. To jest te duże burgery, pan powiedział, wszystkie mają ser. Więc generalnie standard to jest nie hamburger, tylko cheeseburger tutaj. Ale co ciekawe, jest cheeseburger w małych burgerach i on ma 60 gramów mięsa tylko. Natomiast te duże mają 120, więc już muszę powiedzieć na starcie, że jest to najmniejszy burger. Zaczynamy standardowo od frytek. Więc powiem wam tak, tutaj widać w ogóle, o tu pokażę, skórkę, nie? Ziemniaka, więc no to wygląda jakby ciosany tak sobie tutaj. I powiem tak, wyglądowo to one wyglądają lepiej niż w warburgerze. Są lepsze. Są grubiej ciosane. Grubiej ciosane, ale więcej soli. Środek nie jest taki skrobiasty, nie? Tak jak w tamtym. Lepsze frytki. Na słono są dobre, ale tutaj tak samo nam proponowali ketchup, możemy sobie wziąć za darmo i tak dalej, więc mega spoko. Tak samo jak w barburgerze. Fryty są bardzo dobre. I chrupią dobrze. I są fajnie takie na tą mięsistość w środku. Naprawdę spoko frytki. Spójrzcie, poziom wysmażenia tutaj to jest ewidentnie medium rare. Tutaj też już wypadają troszkę rzeczy, jak w Bobby Burgerze. I tak. Widzimy, że mamy taki sam zestaw tak naprawdę. Cebula, ogórek, pomidor, sałaty trochę, tutaj taka lodowa. Cieniutka ta bułeczka na dole. Cieniutka, nie? To wszystko się góra jest, a góra jest gruba, a dół nie. Ale powiem wam tak, ser, to tutaj to wygląda natopiony. Hochland? Zobaczymy, czy to jest pyszne. Słuchaj, zobaczymy, czy ten topiony ser ich zatopi, czy nie. Dobra, jedziemy. O, mięso jest dopieprzone tutaj, to czuję, to jest dobrze dopieprzone. Najbardziej tutaj wybija się oczywiście ogórek. Ja nie wiem, często po prostu ten ogórek jest w tych burgerowniach takim najbardziej wybijającym się składnikiem, ale mam problem tutaj z tym mięsem, bo ono w środku jest takie, wiesz, surowawe, no to spoko, ale mam wrażenie, że jest suche na zewnątrz. Chociaż jakoś takie chrząstki jakby trafiła mi się. Powiem tak, to jest bardziej konkurencja dla Bobby Burgera. Z Bobby Burgerem by wygrał, ale nie z Warburgerem. Nie jest to jakiś mega smaczny burger. Jest okej, do zjedzenia, ale no, ty, ten lokal ma 4,8. Nie wiem, już nie pamiętam ile dokładnie opinii, ale ma 4,8. No to ja bym tyle nie dał temu lokalowi. Zdecydowanie po tym burgerze. Ta buła jeszcze jest taka trochę napompowana. Ogólnie. Nie jest to złe. Ja w kategorii lepsze, gorsze. Lepsze od tych McDonald'ów, od tych wszystkich takich dużych sieciówek. Natomiast tutaj, no to taki burger dla mas tak naprawdę. O, tylko że po prostu lepszy niż w McDonaldzie. I tyle, no dla mnie to jest konkurencja dla Bobby Burgera, ale Warburger tutaj jest bardziej taki, że tak powiem, rzemieślniczy, kraftowy, no nie wiem, w tą stronę może pójdę, bo tutaj no to już widać, że tutaj poszła taka produkcja masowa, no i tyle. No drobna ta bułeczka. W przekroju nie wygląda to bardzo źle, znaczy te mięso najgorzej wygląda w przekroju. No i to trochę ta bułeczka taka cienka.
przez to boję się, że wszystko mi wypadnie. Tu główne skrzypce grają dodatki. Czuć mocno cebulę, czuć mocno ogórka, sałatę, a te mięso? Mięso tu jest dodatkiem. I poziom wysmażenia aż tak bardzo nie przeszkadza. Chrząstki też póki co żadnej nie trafiłem. Tylko to mięso jest, wydaje mi się, że dużo bardziej zmielone niż te poprzednie, co jedliśmy. Jest taka mielonka mocna. No. Wydaje mi się, że temu burgerowi najbliżej jest właśnie takich masówek typu McDonald's, KFC. Że tam też główne skrzypce grają te dodatki. Te warzywa, sosy. To mięso jest mało wyczuwalne. Już chyba znacie zwycięzcę dzisiejszego odcinka. Do następnej rundy przechodzi Warburger i to on zmierzy się w bezpośrednim pojedynku z Dobrą Bułą, a w kolejnej rundzie spotkają się Hamburger z Karaibów oraz Buł na stół.